Spotykamy się dzisiaj w związku z obchodami Dnia Nauki Polskiej. Jest to święto, które ma na celu przypomnieć nam, jak ważne jest poznawanie wszystkiego, co nas otacza, świata, w którym żyjemy. Pomagacie nam w tym wy, ludzie nauki, dzięki którym wiemy na przykład, że to Ziemia krąży wokół Słońca, a nie jest na odwrót. Cieszę się, że mam tę przyjemność rozmowy z panem doktorem Maciejem Krzywieckim i odkrycia trochę tego, co na co dzień jest dla nas, zjadaczy chleba, niewidoczne. Czy na początek mógłby pan powiedzieć kilka słów o sobie, o swoim zespole, z którym pan pracuje? Oczywiście, no dziękuję za takie miłe przedstawienie. Z wykształcenia jestem fizykiem, natomiast w zasadzie działamy tutaj zarówno ludzie, z którymi pracuję, tutaj właśnie tutaj taką dygresję chciałem powiedzieć na początku, że to nie do końca jest tak, że to mamy jakiś mój zespół czy coś takiego. My jesteśmy raczej równorzędną grupą ludzi, która pracuje nad jakimiś tematami. To czyli rozumiem, że jest to taki zespół po prostu ludzi z pasją fizyki, pasjonatów nauki. Tak można państwa nazwać? Na pewno, bo ta pasja trochę na tej pracy pomaga. Natomiast formalnie jestem tutaj w funkcji kierownika laboratorium, z laboratorium spektroskopii elektronowych i materiałów funkcjonalnych. Laboratorium działa w ramach Instytutu Fizyki, pomimo tego, że jest jednostką wydzieloną. Natomiast kadrowo czerpiamy z zasobów Zakładu Fizyki Stosowanej, którego kierownikiem jest profesor Jerzy Bodenta. No i w zależności od zadań, jakie są przed nami stawiane, takie cele i takie działania realizujemy. W sensie my się dostosowujemy do tego, co jest aktualnie konieczne. A nad czym obecnie pan pracuje? Jak wygląda pana taki normalny dzień pracy? No, tutaj z normalnym dniem pracy jest ciężko, dlatego że ta praca jest dosyć mocno nieprzewidywalna. Każdy dzień jest inny. No i działamy trochę dwutorowo, dlatego że część to są tak zwane badania własne, czyli badania, które są zorientowane na potrzeby członków naszego zespołu oraz Instytutu. Natomiast drugi nurt badań to są tak jakby badania zlecone, dlatego że laboratorium jest jednostką działającą na potrzeby raz, że całej uczelni, czyli innych wydziałów też, innych jednostek uczelni, ale również instytucji zaprzyjaźnionych, tak to nazwijmy. Czyli są to uczelnie bądź instytuty badawcze z całego kraju i z zagranicy. Padły już tutaj słowa aparatura, badania, laboratorium. A jaki wpływ to, co państwo robią, ma na nasze społeczeństwo? Jak nasze społeczeństwo na przykład może odczuć to, co tutaj, co się u pana w laboratorium dzieje? Znaczy, chciałbym wierzyć, że mamy znaczny wpływ. Jak to wychodzi w praktyce, to nie mnie tutaj oceniać. Natomiast z założenia my badamy głównie nowe materiały. Działamy na styku różnych dyscyplin naukowych, na styku fizyki, chemii, inżynierii materiałowej. To czym my się tutaj głównie zajmujemy, taki przykładowy nasz nurt badań, to są badania procesów interfazowych w układach hybrydowych. To być może nie mówi wiele ludziom, ale to jest taki styk materiałów, w których jeden na przykład jest materiałem nieorganicznym, drugi jest materiałem organicznym. Materiały tego typu są podstawowymi budulcami współczesnej elektroniki. My staramy się jakby odkryć, co zrobić, żeby te materiały współpracowały ze sobą jak najlepiej, tylko żeby przyszłe urządzenia były bardziej wydajne, tańsze, bardziej odporne. No tutaj jest oczywiście zależność taka, że to, co jest potrzebne, to dla nas jest jakby celem realizacji. Dla przykładu, badamy ostatnio materiały pod kątem ich zastosowań dla właśnie takich mechanizmów sensorowych sarinu, czyli to jest taki jeden z groźniejszych gazów bojowych. No i sprawdzamy, czy niektóre materiały są w stanie detekować ten sarin, a jeżeli tak, to jak to zrobić, jak zmodyfikować dany materiał, żeby był jak najszybszym tak naprawdę, jak najdokładniejszym detektorem takiego gazu. Dobrze, ale generalnie świat, technologia gdzieś tam idzie do przodu.
Myślę, że nie jeden z nas sobie wyobraża badania jakieś naukowe, laboratoryjne, jako jakieś pogłówki, przelewania jednej rzeczy do drugiej. Jak to wygląda we współczesnym świecie? Jak to wygląda u Pana w laboratorium? Na jakich maszynach pracujecie? Czy są to wielkie, gabarytowe sprzęty? Jak one wyglądają? Jak się tego używa? Czy jest to skomplikowane? No, z jednej strony jest skomplikowane, tak. Istotnie w ostatnim czasie światło są przetarcze. I to jest, to jest po prostu fakt, tylko na tym nic nie poradzimy. Skończyły się czasy, kiedy do prowadzenia badań wystarczyła kartka i gołówek. Chociaż czasem przypuszczam, że z takiego punktu widzenia normalnych ludzi, to tak pewnie to wygląda, że no, a ciekawe, co wy tam robicie tak naprawdę. Ciężko sobie to wyobrazić. Natomiast niestety ta większość rzeczy takich prostszych już została odkryta, więc nam zostaje takie drążenie, wydzieranie trochę głębiej skrytych tajemnic i do tego potrzeba niesłychanie zaawansowanego sprzętu. Im większe detale chcemy tutaj odkryć, im bardziej się zagłębiamy w dany temat, ta aparatura musi być coraz bardziej skomplikowana. No, na szczęście taką aparaturę da się zrobić. To jest wspólny wysiłek taki inżynieryjny, można powiedzieć, z ostatnich lat. I jesteśmy wspierani mocno przez bardzo zaawansowane, duże urządzenia badawcze. Też skończyły się czasy, że każda osoba jest w stanie ogarniać każdy temat. To tak było za czasów Leonardo da Vinci, natomiast w tej chwili specjalizacja już poszła na tyle daleko, że nie wyobrażam sobie na pewno pracy bez odpowiednio zakwalifikowanych ludzi. To oznacza, że żeby w pełni pokryć tematykę badawczą danego tematu, musimy zbudować zespół ludzi, którzy są bardzo kompetentni w poszczególnych dziedzinach oraz odpowiednio zmotywowani, tak? Czyli odpowiednio zgrani, dzięki temu spracują jako jeden organizm naukowy w tym wypadku. Wiem, że w Pana pracy wymaga Panu aparatura firmy Prewa. Jak ta aparatura przekłada się na te badania? Jak tak de facto Panu w tej pracy pomaga? Jakie ma może możliwości? Albo tak może bardziej prostym językiem, tak jakby Pan mógł nam tak pokrótce opisać, jak się na tej aparaturze w ogóle pracuje? Co można na niej badać? Jak to wygląda? Z firmą Prawak mamy długoletnią już współpracę. Udało nam się wspólnie zbudować chyba jedno z większych w Polsce, jak i w Europie, stanowisk badawczych ultrawysokiej próżni. To jest system 13-komorowy. Każda komora ma swoją specjalizację. Komory są ze sobą połączone, dzięki czemu próbki, które są wprowadzone do tego systemu, właściwie nie widzą świata zewnętrznego, tylko są przetrzymywane w ściśle kontrolowanych warunkach próżniowych, badane przede wszystkim różnymi metodami badawczymi, wzajemnie uzupełniającymi się, w tych samych warunkach, które zapewnia największą możliwą kontrolę parametrów eksperymentu. To, co na pewno zasługuje na uwagę, jak Pani pytała, to jest chemisferyczny analizator energii elektronów. Tutaj mogę powiedzieć, że to jest rzeczywiście duże osiągnięcie. Jest bardzo niewielu producentów tego typu sprzętu na świecie. No i Prewak tutaj ze swoim rozwiązaniem zdecydowanie podjął rękawicę rzuconą przez dużych światowych graczy i myślę, że z dużym sukcesem. Czy w Pana opinii taki dzisiejszy współczesny naukowiec, badacz, czy to jest łatwy zawód, czy trudny na dzisiejszy czas? No, to jest dosyć skomplikowane pytanie, bo z jednej strony jedno i drugie, w sensie i łatwy, i trudny. Zacznę od tej trudniejszej strony. Trudny dlatego, że tak jak wcześniej wspomniałem, trzeba mieć dosyć duży zasób determinacji w sobie, bo niejednokrotnie jest tak, że eksperymenty trwają latami, w związku z czym wynik tego, co się chce pokazać, tego, co się chce osiągnąć, już nie mówiąc o jakimś takim dalekosiężnym efekcie, czasem jest odległy czasowo. Więc to jest. Natomiast. A jeśli mogę przerwać, to o jakim czasie mówimy? No, czasem trzeba czekać latami, w sensie 3-4 lata. Mm-hmm. Niektóre eksperymenty, szczególnie w. Szybki przykład to są badania degradacyjne materiałów. Owszem, da się sztucznie przyspieszyć degradację, żeby zobaczyć, czy nasze powłoki antykorozyjne, dajmy na to, są skuteczne.
ale nic nie zastąpi eksperymentu takiego najbardziej zbliżonego do natury, do życia, do takiego naturalnego procesu korozji. No więc czasem niestety trzeba czekać. Czyli faktycznie ta cierpliwość. Tak, ta cierpliwość tutaj jest wskazana. No i właśnie ta determinacja w dążeniu do celu. Natomiast są też jasne strony. No, jasnymi stronami na pewno jest to, że jest duża satysfakcja z tego, że rzeczywiście jesteśmy w stanie bardzo na podstawowym poziomie zrozumieć świat. Natomiast wracając do czegoś, co jest pomiędzy i problemem, i jakby zaletą tej pracy, to jest kwestia takiego dialogu społecznego troszeczkę. Często to, z czym my się spotykamy, to jest taki troszeczkę brak społecznego zrozumienia. No bo powiedzmy, normalni ludzie, którzy mają tam ileś swoich problemów życiowych, nie do końca zawsze rozumieją, dlaczego z publicznych pieniędzy jest nagle wydawane olbrzymie ilości złotych, dolarów czy tam euro na coś, co jest bardzo górnolotnie nazwane ulepszaniem świata. Tak? No to jest, oni to widzą jako taki worek bez dna, który właściwie nie wiadomo, co się z tymi pieniędzmi dzieje, tak? Bo oni mają te problemy teraz. Natomiast my rozwiązujemy te problemy, które dopiero będą. Więc no tutaj brakuje takiej troszeczkę komunikacji, wzajemnego takiego zrozumienia, żebyśmy byli w stanie przekonać jednak ludzi, że warto poczynić tą długoterminową inwestycję i zaufać nam, że my będziemy w stanie tych pieniędzy, okay, społeczeństwo nam da część środków, ale my te pieniądze racjonalnie spożytkujemy dla, powiedzmy, no znowu takie górnolotne sformułowanie, lepszego jutra, tak? Ale to nie jest jutro, to jest właśnie o to chodzi, że to nie jest na dzisiaj, to nie jest na jutro, to jest na za wiele lat. Ale może się okazać, że jak nie poczynimy tych badań teraz, no to za te wiele lat niestety będzie już za późno. Może jest brak też takiej edukacji, żeby ludzie mieli właśnie to pojęcie, co się odbywa w tym laboratorium, jak to wygląda. Tak, staramy się, tak, rzeczywiście staramy się temu przeciwdziałać. Organizujemy jako Instytut Fizyki zarówno dni otwarte w Instytucie, bierzemy udział w wszelakich właśnie takich imprezach, które są zorganizowane na edukację, począwszy od takich pierwszych etapów, czyli już od przedszkola. Mamy też świetny zespół popularyzacji nauki. No ale pytanie, czy to się przekłada na rzeczywiście na to zrozumienie, to już obawiam się, przekonamy się dopiero na kilka lat. Miejmy nadzieję, że ten wywiad też nam w tym pomoże, żeby w jakimś stopniu przybliżyć Państwu tą szeroko nazywaną naukę. Ja dziękuję Panu bardzo za wywiad i mam nadzieję, że jeszcze do zobaczenia. Dziękuję bardzo.